Szanowni Państwo, nagrywam dla Państwa film, mam nadzieję, że krótki, jak obsługiwać wirtualną klasę. To narzędzie jest dostępne z poziomu grup, więc wchodzę do moich grup, wchodzę na grupę nauczycielską i tutaj z tego poziomu, w tym miejscu, uruchamiam wirtualną klasę. I pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to wybrać nową lekcję bądź kontynuować lekcję wcześniejszą. Ja będę kontynuował lekcję wcześniejszą. Tutaj jest ta ostatnia lekcja. I proszę bardzo, tu są zasoby tej lekcji, tu jest informacja o nich. Tu jest kontynuuj jako nową lekcję, a mogę też kontynuować lekcję po prostu, tak? I w jaki sposób to robię? Wciskam kontynuuj lekcję. Jestem już w wirtualnej klasie. Tutaj mam listę uczestników, którą mogę oczywiście w każdej chwili zminimalizować. Tutaj mam zasoby lekcji, czyli zasoby główne lekcji, zasoby do tej tablicy, które też mogę zminimalizować tym przyciskiem. To mogę zamknąć, czyli w tej chwili trwa przerwa w lekcji. I będę mógł tą lekcję uruchomić i wznowić i wtedy wszyscy, którzy już czekają w tym pokoju, jakby w poczekalni, będą mogli w tej lekcji brać udział i robię to tym przyciskiem. Rozpocznij lekcję. Mogę tą lekcję w dowolnym momencie wstrzymać i coś tutaj ponaprawiać, zmienić, pousuwać materiały i tak dalej. Mogę lekcję zrestartować, jeżeli coś wystąpił, jakiś problem i mogę lekcję zakończyć. To zakończenie lekcji jest o tyle istotne, że po jej zakończeniu uczniowie będą mogli pobrać materiały. Ja pokażę, w jaki sposób to się robi. Kończę lekcję. Jeżeli lekcję zakończyłem, to tutaj w archiwum wszyscy członkowie tej grupy tym przyciskiem będą mogli pobrać wszystkie zasoby lekcji. Gdzie trafiają te zasoby? Otóż te zasoby trafiają do pliku Moje materiały. To jest tutaj i jest to podzielone w ten sposób. Tablice lekcji, czyli mamy obraz tablicy. Tu jest obraz tej tablicy, proszę bardzo. Z różnymi tutaj dopiskami i tak dalej. I mam zasób do tej tablicy. Ten obraz, tylko że w wersji dużej, żeby można było analizować szczegóły. I te wszystkie materiały po prostu trafiają do uczniów, jeżeli będą chcieli te rzeczy sobie pobrać. Wracam w tej chwili do grup. Moja grupa, grupa nauczycielska. Uruchamiam znowu wirtualną klasę. Wchodzę w archiwum. Kontynuuję lekcję. I jestem tutaj. I zaraz ją uruchomię i pokażę Państwu, jak to mniej więcej działa. I teraz tak. Jestem na pierwszej tablicy. Kuszenie świętego Antoniego. Tutaj oczywiście będę mógł mazać. Tu mogę zmieniać kolor tego mazaka. Jeżeli jest coś białego, to mogę to robić tak. Tu mogę wycierać gumką różne rzeczy. Ja też zamknę może to okno kamery. Tu mogę tworzyć przeróżne kształty, coś w nie wpisywać, albo na przykład zasłaniać, tak? Mogę się bawić w różny sposób. I powiedzmy, że czyszczę tablicę. O, z takiego napisu, proszę bardzo. Kolejna przygotowana przeze mnie tablica to jest portret wielokrotny. Na tablicę mogą trafić tylko obrazy, to jest istotne. Tak jak na normalnej tablicy. Tutaj mam obraz, w którym gdzieś podczas omawiania wypisywałem różne hasła, słowa i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że uczniowie, jeżeli zobaczą taką tablicę, będą w stanie sobie cały wykład przypomnieć. Tak? Tutaj udostępniłem mój ekran, robiąc screena, gdzie Dariusz, Piotr i Rafał zrobili test, który udostępniłem w materiałach grupy, zaraz to pokażę. A tutaj jest nowa tablica, której nazwę mogę zmienić, klikając w to miejsce. Zmień nazwę tablicy. I teraz tak, oczywiście mogę włączyć pełen ekran, żeby nic mi tutaj nie przeszkadzało.
I przede wszystkim macie Państwo tak, tryb nocny, tryb dzienny. Ja lubię tryb nocny, nie będę włączał dziennego. Tu macie Państwo swoje materiały, czyli wszystkie rzeczy, które macie tutaj, możecie udostępniać w tych dwóch folderach. To znaczy zasoby główne lekcji i zasoby do tej konkretnej tablicy. Ta tablica ma jeden zasób i jeżeli chcemy uczniom pokazać coś poza obrazem, po prostu mówimy, gdzie to znaleźć. Zasób do tej konkretnej tablicy to jest ten materiał. To jest strona internetowa Ninateka, film. Mogą sobie to później obejrzeć albo obejrzeć w tej chwili. Mogą też ten materiał ściągnąć na własny dysk. Nie ma żadnego problemu. A zasoby główne lekcji to są te tutaj wszystkie, które pokazuję. I zasób główny lekcji, strona internetowa. Następny zasób lekcji, można już sobie klikać to po kolei, tak? Mamy tutaj tekst o rewolucji z edukatora w motywach i toposach. Mamy z culture.pl bardzo fajny tekst o Witkacym, w ogóle generalnie go polecam. I mamy tutaj rzecz następującą, tą ninotekę, którą pokazywałem otwieraną w nowym oknie. I na koniec umieściłem test. Proszę sobie ten test zrobić, zobaczyć jak to działa, jak to funkcjonuje. Test jest typowo zabawowy, raczej służy takiej trochę jakby rozkręceniu atmosfery i tak dalej. I teraz wszystko mam przygotowane, zresztą mogę od razu przystąpić do lekcji, ale jeszcze pokażę Państwu parę tutaj myków, które można zrobić. Przede wszystkim obrazek w tle mogę pobrać ze swoich zasobów, bądź go tu przeciągnąć albo przede wszystkim zmienić jego pozycję. Tu macie Państwo wszystkie te pozycje, które możecie zmieniać. Mam tutaj jakiś obrazek i możemy tutaj sobie w tym... Znaczy ten obrazek jest akurat dobrze, tak? Nie dodajemy obrazka do tej tablicy. Mamy następną tablicę i możemy sobie tu obrazek dodać. Co jeszcze mamy? Mamy przełącz na układ okien szablonowy, czyli mała tablica i to wszystko jest tutaj uporządkowane. Cofnąć można ostatnią akcję, jeśli oczywiście jest. Mam tu okno uczestników bądź czatu i to mogę sobie przełączać i to też mogę robić tutaj. I mogę po prostu w ogóle wyłączyć czat. Ale co jest istotne? Chcę uruchomić lekcję. W tej chwili zarządzanie stanem lekcji wygląda tak, że jest lekcja wstrzymana. Ja ją daję online i zaczynamy działać. I teraz ja nie mam w tej chwili włączonej kamerki i nie mam włączonego mikrofonu, bo on jest podpięty do innego programu, ale tutaj pojawię się na kamerze. Mogę oczywiście wyłączyć mikrofon i mogę wyłączyć wideo, żeby nikt mnie nie widział i nawet nie słyszał. Jeżeli włączę mikrofon, wszyscy mnie słyszą, a ja słyszę tylko osobę, której wybiorę kamerę. Osoba, która będzie w pokoju, będzie się świeciła na biało. Tutaj mogą do mnie pisać ludzie, że chcą coś powiedzieć, ewentualnie mogą pisać do mnie tutaj wiadomości ukryte i one się pojawiają w tym momencie tylko do mnie, że chcą coś powiedzieć i ja wtedy włączam im kamerę i dźwięk. I słyszę tylko ja tę osobę. Jeżeli chcę, żeby wszyscy słyszeli, to nie mogę działać na słuchawkach, muszę włączyć głośniki i wtedy przez mój mikrofon reszta usłyszy. Będziemy to dzisiaj testować. Pokażę Państwu, jak to mniej więcej działa i do czego może służyć. Generalnie jest tak, że wirtualna klasa jest częścią współpracy w grupie. Jeżeli udostępniamy materiały uczniom, i to jest jeden ze sposobów na udostępnianie materiałów uczniom, mamy możliwość spotkania się z nimi, wyjaśnienia, jakie to materiały, o co w nich chodzi, na czym to polega i tak dalej. Wcale nie musimy robić olbrzymich lekcji. To generalnie służy do wykładu, do współpracy poprzez materiały, do udostępniania testów, do tłumaczenia pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś ma tablet, to pisanie jest naprawdę bardzo łatwe. Jeżeli tabletu nie ma, to niestety jest trochę gorzej. Trzeba trochę poćwiczyć. Mi się nawet udało już trochę rysować. Dziękuję Państwu, to tyle.